Pewnego razu siedziałem, montowałem, a tu nagle... kurier? Sprawdzę. Dostałem paczkę. Nie byle jaką paczkę. Paczkę specjalną. Otwieramy, nie? No, jest to ogon, ale jest to nie byle jaki ogon, gdyż to jest to upgrade pewien do mojego suita, który zaraz wam pokażę, o co chodzi. Całkiem sprawia na tym, że to jest taki fajny ogon, specjalny ogon. Ogon, który, no słuchajcie, już mam wszystko skonfigurowane, więc dlatego pod tym względem będzie łatwiej. Jest animatroniczny. I z tego miejsca chciałbym podziękować The Tail Company. To oni zrobili dla mnie ten ogon. Idealnie podebrali kolory pod moją fursonę. Ten czarny i żółty wygląda świetnie. Lećmy dalej, gdyż przed wami cała historia tego ogona. Ogólnie rzecz biorąc, powiem wam, no jest to fajne. Jest to poważna, fajny upgrade. Ale wzięliśmy się z tego tutaj miejsca jakby naszego pakunku. Ja wam wszystko ładnie opiszę, co, jak, z czym, do czego w ogóle, jak to ma wyglądać, bo prawdę mówiąc, no, fajna sprawa, fajna rzecz. Zaraz wszystko opowiemy, co i jak. A jak to dokładnie wyglądało? Plan pierwszy zakładał to, że zrobię to sam, ale brak doświadczenia w czymś takim troszkę tutaj dał się we znaki. To znaczy, zamówiłem cały ten motor, który tam jest z tyłu, nie? Czyli całą jednostkę napędową. Zresztą pokażę wam. W tym ogonie, nie? Cały ten tej sprzęcik, co jest motorek, nie? Zamówiłem, wszystko spoko. Tam z kumplem ogarnęliśmy apkę i w ogóle, nie? Taką opisaną, wiecie, dedykowanie, że tak powiem, pod tamten motor i w ogóle. I zaczęliśmy to składać. Okazuje się, że metalowa rurka jest wytrzymała, nie? Spoko, ale jest jedna wada takiej rurki. Jak ja się przyłoży parę, to są ciężkie. I pierwsza wersja tego mojego ogona ważyła prawie 3 kilo. To jest dużo. Więc to rozebrałem i stwierdziłem, że zrobię to w takim modelu jakby z druku 3D. No spoko, lżejsze i w ogóle fajnie. Tylko że osoby, do której się o to zgłosiłem, raz, że do tej pory by jeszcze to drukowała, dwa, prawie 1500. To dużo. To akurat bardzo dużo. Więc stwierdziłem, że nie, basta, wróć. Sprzedałem wszystko, co miałem, żeby jakoś kasę z tego odzyskać i... No i zacząłem szukać. Zacząłem szukać i tak właśnie trafiłem. Na tą stronę, do tych właśnie ludzi, którzy, no okazuje się, że pod tym względem ogarniają takie rzeczy perfekcyjnie. Zresztą tak jak widać. Ogólnie naprawdę cieszę się z tego ogona, bo to jest taki mój, mówię, już to mieć takie powolutku, takie pieczętowanie fulla, nie? I jeżeli się uda, to już w przyszłym roku całość będzie. To wszystko zależy od pewnej osoby, która nie wiem, czy podejmie się tego wyzwania. Chciałbym, naprawdę bym chciał, gdyż prace jej wychodzą świetnie. No się zobaczy, się zobaczy. Dobra, historia tego ogona wygląda tak. Zamówiłem go od nich, dokładnie przegadałem cały schemat tego ogona, wysłałem dokładne. Mniej więcej szablon, jak on ma wyglądać, jak on ma być rozłożony. Później zaczęły się te cięższe czasy. To znaczy, że trzeba było czekać. Ogon jest gotowy, dostałem całą informację, że jest wysyłka, wszystko super. No i jakieś zawiłości pogodowe były, jak wszyscy dobrze wiemy, niedawno. I te wszystkie takie przeloty z paczkami, no miały problem, nie? Ale na szczęście udało się ogarnąć to na tyle dobrze, na tyle szybko, że na wrocławskim łoku ten ogonek będzie już na moim. Na swoim miejscu. Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że... Takie króciutkie informacje dla was a propos upgrade'u mojego suita was zaciekawiły. Jeżeli tak, to oczywiście łapa w górę i subskrypcja mile widziana. Komentarz też w sumie może być. Zawsze jakaś odpowiedź z waszej strony będzie dla mnie ciekawa do poczytania, zapoznania się z tym, co wy sądzicie o takim właśnie rodzaju suita, bo na przykład niektórzy wolą klasyczne. No dobra, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i widzimy się we Wrocku już za niedługo. A jeżeli chcecie wiedzieć za ile, to śledźcie na kanale. Codziennie wrzucam shorty z odliczaniem i z moimi wygłupami oraz podajcie na inne platformy, social media w opisie. Hej!